Cześć, witajcie, jest Grysiak i jest Goździewski. Wielu z was pyta się nas, co z kalendarzem Bydgoszcz przyciąga. My mówimy, że zrobimy. I kalendarz będzie, ale niestety ze względu na pandemię musimy odwlec trochę ten kalendarz w czasie. Ze względu na pandemię i ze względu na przedsiębiorców, którzy mają w tej chwili ciężko. A wielu przedsiębiorców wspomagało finansowo druk naszego kalendarza. Nie chcemy ich narażać na niepotrzebne koszty, bo oni muszą teraz podnosić swoje firmy i to jest dla nich najważniejsze. I utrzymać na najwyższej jakości firmy, jak i samych pracowników. Tak, dlatego kalendarz powstanie w przyszłym roku na jesień. W tym roku niestety kalendarza nie będzie. Zdjęcia, które już pozyskaliśmy, wykorzystamy. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi gwiazdami. I pozyskamy też nowe gwiazdy, mamy dzięki temu troszeczkę więcej czasu, także dopieścimy ten kalendarz i na pewno będzie dużo lepszy niż robione na szybko. Oczywiście zabrakło jeszcze, instagramujcie, tak, subskrybujcie i trzymajcie się w tych trudnych czasach i się nie dajcie. A po drugie, szukajcie nas jeszcze na podcaście na Spotify.